Cześć, witam Was bardzo serdecznie w moim pokoju. Zapraszam Was dzisiaj na projekt Denko. Przypomnę tylko, że w opisie znajdziecie informacje na temat wszystkich zużytych przeze mnie tym razem produktów. Siata bardzo duża, więc nie ma co przedłużać. Lecimy! Słuchajcie, pierwsza rzecz zużyta przeze mnie to peeling. Peeling kawowy, kawowo właściwie czekoladowy, który znalazłam w pudełku Liferia. I ten peeling miał zawierać, czy zawierał, 7 cennych olej. I w porównaniu do peelingu marki Skin Team, który również zawierał oleje i był kawowym peelingiem, ten ma się po prostu nijak. Znaczy tak naprawdę nie da się tych peelingów porównać. Tamten ze Skin Team był mokry, ten był całkowicie suchym produktem. W 100% powiedziałabym suchym. No, nie podobała mi się ta jego konsystencja, ta jego formuła. Był on dla mnie za suchy. Naprawdę kłopotliwe było użytkowanie go. Dlatego, tak jak i Ola Wrobella powiedziała, ja dodawałam sobie po prostu olejku ze słodkich migdałów, który miałam akurat w domu, i mieszałam to na papkę, bo inaczej... Innymi słowy, dla mnie ten produkt był niestety kiepski i osobiście do niego nie wrócę. Nie sprawdziło mi się to totalnie. Kolejna rzecz, Gliscor Million Gloss, szampon, który marki Schwarzkopf, który tak naprawdę znam od wielu lat. Kolejne zużyte opakowanie, ja co jakiś czas wracam do tego szamponu, bardzo go lubię. Mówiłam Wam o nim u siebie na kanale wielokrotnie, choćby ostatnio w ulubieńcach lutego także. Bardzo lubię ten szampon, bo on faktycznie nadaje moim włosom połysk. W tym momencie mam inne szampony, ale myślę, że jeszcze kiedyś do niego wrócę, bo mówię, robię to co jakiś czas. Mamy też drugiego ulubieńca lutego, produkt, do którego na 1000% wrócę. I jest to odżywka do włosów zniszczonych marki Tony & Guy. Jest to produkt, który mnie oczarował. Odżywka ta w działaniu, powiedziałabym, wykazywała takie działanie, jak zazwyczaj wykazują maski. Czyli była naprawdę bogatą odżywką, świetnie moje włosy odżywiała, no byłam z niej po prostu bardzo zadowolona. To jest dosyć gęsty produkt, ma bardzo ładny zapach. Jedyny jego minus to cena, bo za to 250 ml opakowanie w Rossmanie bez promocji przyjdzie nam zapłacić 34 zł. Wydaje mi się, że to jednak odrobinę przydużo. Ale po pierwsze, są promocje i wtedy tą odżywkę można upolować sporo taniej. Ostatnio choćby była w Rossmanie za 24 zł i można również gdzieś ją upolować na pewno w internecie. Ja na pewno do niej wrócę i ja Wam ją serdecznie polecam. Dla mnie to jest świetny, świetny produkt. Kolejne zużyte opakowanie także z Beauty Boxa, tym razem z Cute Boxa, i jest to żel pod prysznic z marki The Body Shop o zapachu japońskiego kwiatu wiśni. Muszę Wam powiedzieć, że zapach ten był lekki, nie był męczący, ale przy dłuższym stosowaniu nie jest to produkt, do którego zapałałam jakąś miłością. Powiedziałabym, że był ok, ale nie jest to jakby mój zapach. Nie jest to coś, co mnie powaliło, nie jest to coś, co by powodowało, że mam ochotę wrócić do tego produktu i powiedzieć tak, po prostu ten zapach był obłędny, jak mi się nieraz w życiu zdarza, więc nie bardzo. I pozostając w temacie japońskiego kwiatu wiśni, mam peeling. Peeling z Harmonic, to jest peeling z jakiegoś Beauty Boxa, ale to było dawno, dawno temu i mi ostatnio ten peeling w spadku oddała Ola Wrobella. I to jest Sugar Body Scrub, właśnie japoński kwiat wiśni i lotos. I muszę Wam powiedzieć, nie wiem co kiedyś mówiłam na temat tego peelingu, ale bo już kiedyś go używałam. Natomiast teraz co mogę powiedzieć, zapach jest naprawdę fajny. Podobał mi się zapach, peeling był ok, miał dosyć duże te kryształki cukru. Dosyć był olejowy. Natomiast nie jest to jakiś produkt powalający w swoim działaniu, ale jest naprawdę bardzo sympatyczny, tylko o ile pamięć mnie nie myli, produkty tej firmy naprawdę należą do drogich produktów. Bo coś mi się kojarzy, że to opakowanie 200 ml tego peelingu kosztuje 50 zł, więc no nie, bez przesady. Płyn do kąpieli z Isany lawendowy i muszę Wam powiedzieć, że powoli mi się te płyny przejadły. W ogóle płyny z Isany mi się powoli przejadły, także nie wiem, czy nie zrobię sobie od nich jakiejś przerwy. Natomiast jest to produkt, który u mnie jest w każdym denku, więc no. Kolejna rzecz z Beauty Boxa, z walentynkowej edycji Cute Boxa, to były takie różyczki do kąpieli, takie konfetti.
Oczywiście nie były to pierwsze różdżki do kąpieli, jakich używałam w życiu, ale fakt faktem trochę lat minęło od mojego ostatniego użycia takiego konfetti i zapomniałam, dlaczego ja tego nie lubię. No i dosyć szybko sobie przypomniałam. Po pierwsze dlatego, że płatki tych różyczek w momencie rozpuszczania przyklejają się do wanny. I jak one się do tej wanny przykleją, no to nie jest do końca łatwo później się ich pozbyć z tej wanny. Powiem wam więcej. Kąpałam się, no wiadomo, tak? Człowiek się myje, wyciera, ubiera w piżamę i tak dalej, i tak dalej. Wieczorem się kąpałam z tymi różyczkami, no i wszystko było ok. Po czym rano coś mnie zaswędziało tutaj jakby, no to jest kręgosłup lędźwiowy, tak? Tutaj na dole. I tak wiecie, a tu nagle czuję, że mi skóra schodzi i mówię, o kurczę, co jest? A to nie była skóra, został kawałek płatka różyczki. Się przykleił i wysek na skórze i w ogóle nie. Także mimo wycierania, ubierania nie zorientowałam się, że na tym po prostu kawałku ciała, no którego nie widzę, ta różyczka mi się przykleiła. Także ja osobiście do konfetti myślę, że przez długie kolejne lata nie wrócę. Nie jest to produkt dla mnie. Później umycie tej wanny, nie. Olejek zisany również tradycyjnie w każdym denku. Kolejne opakowanie w użyciu. Ten produkt mi się nie przyjada. Dalej go używam do mycia Beauty Blendera i dalej uważam, że jest rewelacyjny. Kolejna rzecz to Liren, nawilżający żel do mycia twarzy z błękitną algą. Jeżeli oglądacie mnie od bardzo dawna, to być może pamiętacie, że ja tego żelu używam od około 15 lat i zawsze miałam go w domu. Zawsze również zabierałam go na wyjazdy lub kupowałam go specjalnie na wyjazdy, ponieważ mimo tego, że ten żel przesusza moją skórę, choć nie powinien tego robić w zamyśle producenta, to rewelacyjnie i ekspresowo zmywał mi cały makijaż twarzy. Więc był to taki mój produkt, wiecie, na zasadzie SOS, ale już mi się znudził. To znaczy mam teraz inne produkty, które równie ekspresowo zmywają makijaż, czy odkryłam może inne produkty, bo niekoniecznie je mam w tym momencie w domu i stwierdziłam, że nie, po prostu już dziękuję po tylu latach. Takim produktem, który od razu zmywa makijaż i zdecydowanie jest produktem właśnie w stylu SOS, ekspresowego demakijażu, jest choćby olejek Znakomi. Także nie opłaca mi się już po prostu tego Liren kupować i nie zamierzam tego czynić. Dalej, słuchajcie, płyn dwufazowy do demakijażu z Sephory, miniaturka. Bardzo dobrze mi się ten płyn spisał do pozbywania się resztek kleju marki Neysha, natomiast płyn się skończył, a ja do codziennej aplikacji rzęs przerzuciłam się na klej Duo, no więc automatycznie też nie mam potrzeby, aby kupować na przykład pełnowymiarowe opakowanie tegoż płynu. Puder Zinglota, puder HD w numerze 43, rozświetlający. Pokazywałam wam ostatnio w holu, że kupiłam nowe opakowanie, bo poprzednie się skończyło i to jest właśnie to poprzednie. Bardzo lubię ten puder, świetnie mi się spisuje zarówno pod oczy, kiedyś go nakładałam na całą twarz i muszę wam powiedzieć, że teraz do tego wróciłam. Znaczy wróciłam i nie wróciłam, czasem go używam na całą twarz, ale generalnie pod oczy jest rewelacyjny. Mam również zużyte opakowanie, zużytą maseczkę marki Etang. To jest maseczka jogurtowa, dostępna w Sephorze. Koszt takiej maseczki to jest 20 zł i ona jest w proszku. Dolewamy wody, mamy dołączoną szpatułkę. Należy wymieszać dobrze tą maseczkę, zaaplikować na buzię i później ściągnąć na zasadzie peel off. Maseczka ta zachowuje się identycznie, bo ja nie wiem, czy ona ma w składzie algi, ale zachowuje się identycznie jak maseczki algowe. Tylko że moje i jej działanie było bardzo fajne i powiem wam, że z przyjemnością bym jeszcze kiedyś do niej wróciła, naprawdę. Ja akurat ten egzemplarz dostałam od Paulinki, ale byłabym gotowa naprawdę, no nie wiem, czy dwie dychy zapłacić. 15 bym zapłaciła na pewno za tą maseczkę, ale tego proszku tutaj było strasznie, strasznie dużo. Ja tutaj zostawiłam to, co mi zaschło, żeby, no nieważne, zostawiłam. Tego proszku było bardzo, bardzo dużo i gdybym drugi raz miała kupić tą maseczkę, to bym odsypała pół. Uważam, że tego proszku było za dużo jak na jedną aplikację. No, a to jest maseczka jednorazowa, także pod tym względem trochę kiepsko. Więc jeżeli macie ochotę kupić tą maseczkę, to właśnie polecam odsypać sobie pół opakowania,
wymieszać z wodą. Gdyby się okazało, że macie za mało tej maseczki, to zawsze można dosypać, tak? A po co marnować na jeden raz coś, co może starczyć nam na dwa? Kolejna rzecz to była kosteczka do kąpieli z Sephorem Monoi. Muszę Wam powiedzieć, że te kosteczki z Sephory kiepsko nawilżają moją skórę, a raczej nie nawilżają. Woda ładnie pachnie, natomiast niestety czuję od razu, że jest to woda bez płynu do kąpieli, bo moja skóra staje się natychmiastowo szorstka. Kula, choć to nie do końca była kula, to jest znowu to takie coś, co robi tam pianę. I to był Rose Gem od Fokusowanej z Lasha. Rolatka malinowa bardziej mnie powalała na kolana. To było fajne, ale moje serce zostaje przy tej rolatce malinowej. To mnie nie rzuciło na kolana, ale było to dosyć przyjemne. Natomiast jeżeli mam coś kupić z Lasha, to właśnie kupię zdecydowanie tą rolatkę. Dalej, słuchajcie, mamy tutaj dwa zużyte opakowania po maseczkach. Pierwsza maseczka to z Holika Holika. Pokazywałam Wam ją również w holu. Kupiłam ją w Empiku, a właściwie zafundowała mi ją Asia i dzięki uprzejmości Asi mogłam zrobić zakupy w Empiku za 4,99. Bardzo fajna maseczka, jeszcze mam drugi egzemplarz w tej cenie, jest jeszcze fajniejsza, także jakby co Wam ją gorąco polecam, no i ja poniekąd do niej wrócę. I kolejna maseczka ze Skin 79 dla odmiany, maseczka cienka jak membrana, maseczka, której test na żywo robiłam Wam we vlogu. Rewelacyjna maska. Naprawdę jedna z najlepszych masek w płacie, jakich używałam w życiu. Bardzo mięciutka, przepięknie naprawdę nawilżyła skórę i była rewelacyjna. Więc jeżeli szukacie takiej maseczki o, powiedziałabym, bardziej ekskluzywnym działaniu, no trochę nadużywamy tego słowa i chyba ja też odrobinkę go nadużyłam, ale o takim lepszym niż inne maseczki, bo ja naprawdę mam takie wrażenie, że on działa po prostu lepiej, to ja Wam ją serdecznie, serdecznie polecam. Dla mnie absolutny hit, naprawdę. No i dochodzimy do końca. Mam tutaj balsam do ciała z Balea kakaowy. Produkt, który zużyłam bardzo na siłę. Nie odpowiadał mi właściwie ani jego zapach, ani właściwości pielęgnacyjne. Nakładałam już pod koniec naprawdę bardzo grubą warstwę, żeby się pozbyć tego produktu, a żeby go nie wyrzucać. Kiepsko to nawilżało, pachniało takim chemicznym kakao. Nie, to nie jest po prostu mój klimat. To jest też produkt z Dreamboxa, ale bodajże z Dreamboxa, który już... Dreambox. Wiecie, z tego boxa, co już niestety nie istnieje. No i mamy dwie ostatnie rzeczy. Serum marki Origins. Opowiadałam Wam o nim w filmiku o porannej pielęgnacji twarzy. Dla mnie to jest coś na pograniczu bubla. Ja to właśnie muszę odłożyć do filmiku typu buble, bo to nie robiło naprawdę nic. To miało konsystencję lekkiego mleczka, dogłębniej nawilżało. No w ogóle dla mnie produkt totalnie zbędny. A żeby było śmieszniej, ja tutaj mam miniaturkę. Pełnowymiarowe serum, które ma bodajże pojemność 30 ml, tutaj była 15, kosztuje ponad 200 zł. Także nie, no zdecydowanie nie i jeszcze raz nie. O ile krem bardzo dobrze mi się sprawdza i tonic, lotion, o tyle to serum nie. I ostatnia rzecz to herbata Pukka Herbal Collection. Wszystkie te herbatki tutaj zawarte, nie wszystkie, prócz miętowej, zawierają, co zawierają? Wyciąg z... Boże, zabrakło mi słowa. Lukrecji. Korzeń lukrecji. I sprawdziłam w tej, którą Wam tak polecałam, która mi tak bardzo smakowała, którą dostałam od męża na gwiazdkę, też była ta lukrecja, więc ja nie wiem, czy mi ta lukrecja przeszkadza bardziej na przykład w tych herbatach, bo są inaczej skomponowane składniki. Generalnie tak, herbata z kwiatem bzu i echinaceą tak średnio mi przypadła do gustu, herbata cytryna, imbir i miód manuka bardziej mi przypadła do gustu, ale również mnie niestety nie powaliła. Night Time była taka specyficzna, jakby bardzo ziołowa, także mnie nie powaliła. Free Mint to jest jedna herbata, której nie wypiłam, ponieważ ja mięty nie lubię. I Detoxa chyba też jeszcze nie skończyłam, bo już po prostu to opakowanie tutaj Wam wrzuciłam. Także ja, generalnie sama koncepcja kupienia, wiecie, jednego opakowania, żeby spróbować tyle rodzajów herbat, jest bardzo fajne. Jest bardzo fajna, bardzo mi się podoba, tylko jeżeli nie lubicie lukrecji, to nie polecam, bo po prostu szkoda pieniędzy. Ja myślałam, że
że Lukrecja jest mi obojętna, ale chyba jednak nie jest. No i to wszystko, wszystkie produkty. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Czekam na Wasze komentarze, dajcie znać, czy coś u Was się z tych rzeczy sprawdziło, czy coś miałyście. Zapraszam Was gorąco do kolejnych filmów. I zapraszam Was, rzecz jasna, do subskrypcji i do obejrzenia tych filmików, które tutaj Wam proponuję. Do zobaczenia, trzymajcie się, pa, pa!